czysto polityczne dotyczą poglądów politycznych. Jesteśmy jedynym krajem w Europie, gdzie taki przypadek ma miejsce. Trzymaj się. I za chwilkę wyjdę do... To my czekamy. No sprawa jest tajna? No sprawa jest tajna? To jest posiedzenie, nie ma sprawa. Proszę bardzo. Także nie jest... Potrzebuję sprawadzenia. Nie jest włączona jawność posiedzenia. To nie jest katalog, proszę wyjawić. Także proszę opuszczać za miło. Okej. Dziękuję, dziękuję. Dobrze, dziękuję, że jesteście. Trzymajcie się. Co tam, przeczytałeś już te akta, bo ponoć nie byłeś ostatnio w akta, czy czytam, czytam cały czas te akta. Pasjonująca lektura. Do 10 czytam akta. Symbolicznie w rocznicę zamachu, jak mówią, smoleńskiego. Mają mi być, ma być końcowe zapoznanie się z aktami. Czyli w rocznicę porwania ciebie, tak? 10 kwietnia, tak. Aha, aha. A później co się będzie działo? A ta sprawa przecież dopiero na 6 maja twoja jest. Nie, 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 sprawa na razie żaden nie ma, nie ale areszt przedłużony do 7. Do 7, no. A czy już 10 ci wstępny akt oskarżenia, tak? Nie, no, będzie już tam próbowała, no ale tak jak mówię, stawiano mi zarzuty dotyczą wyłącznie poglądów. Wyłącznie tego, że na przykład nie wiem, byłem obserwatorem na Krymie, propagowałem integrację eurazjatycką. No, no taka nie wolno. Pełną, pełną gębą stalinizm. Co powiesz konkurentom do stołka prezydenta? Żeby przede wszystkim bronili wolności słowa i praw człowieka, bo niedługo nikt nie będzie mógł startować w tych wyborach, bo będą zamykać usta w ten sposób, żeby przetrzymywać aresztę. Dzięki. Jesteśmy partią Zmiana, która nie jest zarejestrowana. I przed chwilą, podobno się widzieliście z panem doktorem Mateuszem, tak? Jechaliśmy z Mateuszem. Więc on wspominał o tym, że mówi, dobra rzecz takie spotkanie. A pan za co dzisiaj sądzony? Za obrazy uczuć. Ja załatwiałem sprawę. To ciągle to samo. Tu się mylą. Kowaliśmy jakieś rysunki. A to za rysunki, to teraz się rozprawić. Bo Mateusza zamknęli za to, że był szefem komisji na Krymie obserwacyjnej, międzynarodowej komisji.